Także tak jest. Witamy YouTube'a na kolejnym zapisie z Guacamele, bądź Guacamili. I ciśniemy sobie dalej na pustynię. Ciężkie czasy się nazywał, spoko, to sobie jakoś tam ogarnę. Tak, w ogóle... Albo nie będę wam mówić, nie jesteście na live'ach, to wam nie powiem takich rzeczy. Dobra, to jest nam potrzebne... Co ja mam tu zrobić? Czy ja w dobrą stronę poszedłem? A nie mam zielonej mocy. Poczekajcie, to musimy stąd wyjść w takim razie. Fuck. Ale mapa pokazuje mi... Nie no, mapa pokazuje mi tu. A, go back to Santa Lujita. Gdzie to jest Santa Lujita? No to jesteśmy tutaj. Ej, zaraz może z tym porozmawiajmy. Dużo się dowiedzieliśmy, naprawdę. A, dobra, pamiętam już teraz, dobra, bo to było z tym ziomeczkiem, tylko że ja mi się gra nie zapisała wtedy i musimy to ogarnąć od nowa. Mogę to przewinąć? Nie mogę chyba tego przewinąć. No, nie możemy. No, hello. Muzyka w Guacamele jest fajna, bardzo mi się podoba. Typowo wiecie, Meksikana. No dobra. Tylko teraz tak, musimy... A, no właśnie. Teraz dopiero możemy najprawdopodobniej przejść na... Dobra. Ale nie... Oh, fuck, spadłem. Dobra. Jeszcze sobie zejdziemy tutaj. No tutaj w sumie byliśmy na tym... O, właśnie. O tak, tylko że nie zapisała mi się gra. Siema, siema wszystkim, którzy przyszli. Cześć, Hunter. Dobra. O właśnie, teraz były te filmiki. U mnie od rana. Pogoda niezbyt fajna, niestety. Dobra. I teraz tak. A, i teraz musimy się wrócić, czyli my nie idziemy jeszcze na pustynię w takim razie. Ale dobra, muszę pamiętać o tym, żeby ogarnąć motyw z tym, żeby uderzyć łbem o statuę koguta, tak? Znaczy kozy, nie koguta. Tak, nie będzie, zobaczymy. A, bo my mamy... Ale zaraz, czekajcie, bo przecież... Aha, dobra, bo my tutaj i tak widzę, że nie mamy tych... Ach, nie mamy... No Jezu, znowu muszę się tu z kimś lać. Przepraszam bardzo, co to są za... te... kulce? Uderzył mnie. A, bo to jest ten z kością. Dobra, daliśmy radę. Nie, u mnie dzisiaj średnia bardzo pogoda. Cały dzień właściwie jakoś tak leje. Jest... Znaczy teraz już jest okej, ale tam do połowy dnia to było cholernie pochmurno, nie? I padało w ogóle. Du-du-du-du-du-du.
O, moment. Idzie ta trofka. El Intenso. Aha, czyli tu będziemy mieli coś na zasadzie jakiegoś rage'a, tak? Który będzie nam się nabijał, jak będziemy uderzać przeciwników, tak? Czy to jest coś nowego? Bo ja sobie nie przypominam totalnie czegoś takiego w tamtej wersji, w której grałem. Podoba mi się to. Tested, ale to... No nie wiem, czy kojarzę, bo chyba coś takiego rozwaliłem. A, to jest Inferno! Dobra, to teraz już czaję. Tutaj nie nabijemy chyba 200 kompy, nie? Aha, czyli ten nasz super, hiper, turbo, inferno power nabija się wraz z naszym atakiem. Dobra, czyli ogarniam. Mniej więcej. Intenso. Daniu Intenso. Dobra, tu chyba dołem musimy iść, nie? O, Power Riffin. Co to jest? To nie jest czasem ta trofka za to? Czy po prostu to jest za to, że dostaliśmy tą umiejętność? O, już gnoje małe się pojawiły. Kurde, nie mogę... Ja tu kurna nic nie widzę prawie, nie? A fuck! Dobra, to muszę pamiętać o unikach. Ewidentnie. O, dobra, pyku ładnie. I lecisz do góry, panie. Dobra, o Jezu, kolejne idą. Dobra, odpalmy moc. Wow, to tak można ogarnąć. Ale nie wpadnie nam 200. Ale powinno nam... Albo i... Kurde. 140. Kurde, tu... O, fuck, jeszcze umarłem, nie? Ale bullshit ze mnie. Czekajcie, teoretycznie... Teoretycznie dałoby się tu chyba zrobić combo wombo 500, znaczy tych 400. Nie do końca, cholera. Bo za ile tam są te trofki i testy? Kurde, dziabnął mnie, nie. Ja pierdzielę. Trzeba już tak cholera ruszać. No nie gadaj, testy, że to było 125 potrzebne. Sobie chyba żartujesz ze mnie teraz. Ja to mam w patelni, nie? Dobra, te są całkiem spoko do rozwalania. Czyli więcej ogarniania, nie taktykę. Ja to mam pecha naprawdę. A ja miałem 124 combo? Bullshit. No to jest, mówię, to jest fart w patelni. Dobra, czekajcie, bo chyba musimy iść tędy, nie? O, mamy prezent, to jest życie? Życie, czyli będziemy mieli zwiększony paseczek życia, spoko. Ja pierdzielę, to muszę mieć naprawdę...
Patnę. Dobra, poczekajmy aż przyleci. Ja wale, ja to mam naprawdę takiego farta. Ewidentnie. Dobra, to jest coś Flores. Canal de la Flores. W jakichś kanałach będziemy się tu ogarniać. Marycheza. Oho. Już wyczuwam walkę. What the fuck? Skaczące ryby? Czy ja mogę jakoś... nie, ja mam wersję pudełkowej. Znaczy cyfrowej, bo była promocja na PSN, nie? O, ale mnie dziabnął frajer, nie? Chodź tu. Zapraszam, dobrze, pięknie. Jeszcze z kim się tu bijemy? To wszystko, wszystko, dobra. Ja kupiłem promocję, posłuchajcie, ja na gry, jeżeli chodzi o PlayStation, to z reguły nie kupuję ich jakby pudełkowych i tak dalej, i tak dalej. Tylko na te gry, na które najbardziej tak na dobrą sprawę czekam, to po prostu kupuję, znaczy może nie tyle co czekam, ale kupuję po prostu na promocjach, bo czasami te promocje są tak fajne, na przykład za Black Camel zapłaciłem chyba bodajże 20 parę złotych, więc to naprawdę nie jest dużo. Teraz też mam przecież od tutaj jednego z was tego, tam 15 ogarnienia tego, 15 tam złotych na koncie, to sobie dołożę i ewentualnie coś kupię. Czy my coś tu kupujemy? Może po kolei będziemy kupować? Red Chunk. Aha, Stamina, Health Dragon Boss. Gain more heal. Stamina Delay. Respawn Boost. Super, Suplex L1. Splash Resolve Damage Super Grapple. Aha! Ej, to nie jest głupie, bo jeżeli ja zrzucę na nich, to... Upgrade your aimed throw to... Aha, to tego jeszcze nie mamy. Stone Boost. To kupię, to jest spoko. To wymaga mniej uderzania w stosunku do tego, kiedy oni się zaczną, kiedy będziemy mogli nimi rzucić. Więc to jest, myślę, że całkiem spoko opcja. O, jakiś dance. A tu będzie jakaś walka, ja tego jestem pewien. O, oczywiście. Czy inaczej. No, dziad mnie dziabnął, nie? Dobra, odpalmy sobie naszą super power. Chyba jest w ogóle tak, że to mi chyba w ogóle nie zdejmuje kombosów, jeżeli są, nie? Mi się wydaje. Łapaj go! Pięknie, tutaj mamy do dołu, tutaj nie z... Ta! Jeszcze raz. Hop. Serio? Jestem mądry, naprawdę. Dobra, tutaj mocy widzę, że takiej nie posiadam, więc tutaj nawet nie wejdę. Tak, odpisało? Co ci odpisało? Bo jeżeli ci odpisało, że ci nie mogą tego zmienić, to ja zaraz napiszę do tego, do Marcina. Nie wiem, dam. Dało. Dobra, rozumiem, że musimy zejść na dół. Przepraszam, jak to dali ci kod jakiś na 3%? Dobra, spoko. Też liczysz śmierć w Gukamele? Dobra. Nie ogarniać. My teoretycznie musimy się przedostać na... Chyba nie. Jak? Wait, what? Aha, czyli muszę
What the fuck? Ta, dobra, to powiedzmy, że rozwaliłem. Jezus kochany, no. Mnie nie może zrzucić. No, patrzcie jak po złości. Po złości. No, Jezus. Halo. No. Ja nie mam pytań. Próbuję, o, dobra. No i teraz będziemy czekać, jak to teraz działa. Aha, czyli to idzie tak, 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 tak. Abdo. Dobrze. A ja nie wiem, czy płotka będzie gadać. Nie kojarzę w ogóle tego. Ja już myślałem, że to nigdy. Aha, i tu mamy przejście górą. Dobra, ale tu nic nie wymyślimy. A nie! No odbija mną jak ping-pong, kurde. No dobra, przerzuciło mnie. Życie mi zabrało, ale mnie przerzuciło, to najważniejsze. O, mamy bossa. Są takie jakieś niewyraźne. A może jednak, dobra, oberwałem od niego. A, bo tu jeszcze te ryby głupie latają. Dobra, pykło. Na łódeczkę. Mam nadzieję, że nam się uda to ładnie. O, wait, what? Przeciwnicę. No ja pierdzielę, jeszcze te głupie. Jeszcze te cholerne ryby. Kto ich tu zaprasza? Ja ich nie zaprosiłem, halo. To jest moja łódka. Jezus, chwilę. Dobra, odpalamy to. O! Jakąś trofkę dostałem, za co? Za co to jest trofka? No! Dzięki, ziomek! Zrzuciłeś mi parówo. Testy, co to była za trofka? Czego ona dotyczyła? Kurde, tu nic nie widzę. Tak, jeszcze się wpierdziel, człowieku, kurde. Co? O Jezu, i od nowa musimy, nie? Nie mam pytań. Aha, dobra, spoko. No, i te ryby pierdzielone, które kurna z podwody wyskakują w ogóle, nie? Zresztą ja ryby będą tylko z wody. Dobra, chyba. Aha, nie mam. Tutaj nie mam. Nic tego. Intenso. O, teraz by się odpaliły ładnie. Dobra, teraz jest mi teoretycznie nic nie straszne. Jeżeli udałoby nam się ładnie. Czemu mi zlazły kombo, skoro jestem teoretycznie kurtywie nieśmiertelny? Co to ma być w ogóle? Gdzie jest? Ach. Dobra, no to już będzie chyba koniec i uda mi się chyba to po prostu ogarnąć. Dobra, easy. No dobra, czyli że zabiłem tą mocą, ok, 300 przeciwników, spoko. Ważne, że wpadło. Jakieś bomby nam tu zrzucają, co to ma być w ogóle? Ła! Czemu oni mnie biją? Tak, brawo ja. Hejo, hejo. O, czekajcie, mamy piniata. Piniata! To jest piniata czy pin... Jak to się czyta? Piniata? Piniata chyba po prostu.
What the fuck, panie, coś ty zbrał, że masz taki wielki mózg? Nigdy nie śpi, nigdy nie mruga. Jakiś nawiedzony koleś. Dobra, powiem mu. Nie wiem co, ale mu powiem. Poczekajcie, tu coś jest. O, poczekajcie, bo tu można wejść, tylko trzeba się dobrze od ściany odbić chyba. Czekamy chwilę, aż nam się regeneruje. Dobra, przyjdziemy tu potem. Chociaż nie, tu byśmy chyba tylko po jakieś beczułki przyszli, nic więcej tutaj za bardzo nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, gdzie my mamy iść? Aha, musimy iść w tamtą stronę. Teraz nie wiem w sumie, czy jakoś tutaj na górę coś ogarniać, czy jak? Koszmary teraz nie zobaczę. Tak. No i dobra. W takim razie idziemy dalej. O, to pewnie tam było przejście po tą skrzynkę, coś mi się tak wydaje. O Jezus. Chyba sobie ktoś jaja robi teraz. Chociaż... Jak ja mam po to wrócić? Wiesz to... Czekajcie, bo ja nie za bardzo... Aha! Okej, dobra. No! Tak, chciałem to przejść oczywiście bez problemu. Oczywiście musiałem przejść z problemem. Jak żeby inaczej. To jestem ja, Wojtek. Tu zielonej mocy nie mamy, to tutaj nie za dużo. Ej, czemu mnie dziawnął przed tekstury? Tak, ciasteczkowy, każde kupno suba daje grę. Już mam 12 śmierci. Świetnie. No, co to ma? Hallo! Aha, bo to... Dobra, czaję, to są schodki, które... Mam... Dobra, już odgarniam, przez nie przeskoczyć nie można. O nie! Wiecie, że skinowa. No, tak. Jak! Najlepsze jest, wiecie... Najlepsze jest to, że jak oni potem przechodzą, to im się... O kurna, jakieś smoki latające. Nie, i znowu... Aaaa, i znowu to samo zrobiłem. Dobra, tak machniemy szmatę. I mamy piniatę. Dobrze, ale... Dobra, idziemy dalej. Co ja robię? Czekajcie, jak tu w ogóle jest mapa ogarnięta? My mamy iść w tamtą stronę, ale... Aha, dobra, tutaj nie wejdziemy, bo nie mamy zielonej mocy. O nie, jeszcze lepiej nam to walili. Świetnie, bo to jest to, co ja lubię najbardziej. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. Tu w ogóle chyba na dole jest jakieś przejście, ale nie mamy i tak bodajże którejś z mocy, bo pamiętam, że była taka moc, która dawała możliwość... A jaka jest trofka związana ze smokami? To Stitch mnie uprzedzaj ładnie. Dziabnął mnie. Coś robię uniki i gówno to mi daje. Co to ma znaczyć w ogóle?
dobrze. Dobra, mamy odpalone intenso. Mamy nową moc. Chyba nową moc, tak mi się wydaje. Ale to nie będzie. To tak mi się wydaje, że to chyba będzie ta zielona. Rock Slam. Chyba, że teraz. No co teraz dostaniemy? Aha, Frog Slam, czyli teraz dostaniemy skok. Znaczy uderzenie żabą, czyli w dół, czyli mamy zieloną moc. Dobra, czyli teraz już możemy rozwalać te kamy w tamtą stronę. Spoko opcja. Jeszcze sobie standardowo zajrzę tutaj, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. O, zajebiście. Dobra, mamy boosta do życia. Dobra, to... Tak, oczywiście. Dobra, tutaj ma... wróć, tutaj nie mamy przejścia. Ja nie wiem właśnie, czy dobrze poszedłem, czy nie powinienem, kurczę, tam jednak może sobie wrócić. Dobra, przeszliśmy dalej, jest spoko. O, ta, chyba nie. Ale dobra, tu można, widzę, ich ładnie sobie... Sam się wpierdzielił do środka, nie? Nie mam pytań, co za patologie w ogóle tu się dzieją. I teraz chyba... No łap go, łap go! Tu, nie, bo... Tu proszę bardzo, o! Kurde, tych kości nie widzę pierdzielonych, nie? Dobra, pykło. Czy to już jest koniec? Dobra, koniec. Mamy pniatę, bierzemy. Jak cię minął dzień? Całkiem spoko. Co prawda nie nagrałem jeszcze nic, ale... Damy radę. Dobra, tam nie wejdziemy, bo tutaj w drugą stronę to nie działa i tu będzie jakaś walka na pewno. No Jezu, się kwiatki, dobra, pochodzimy sobie moc. Kurde, no już mi spadł ten. Ej, no przestań mnie dziabać, kurde. Łap go, łap go, łap go. Dobra, teraz jesteśmy odporni. Spadnę. Dobra, nie, nie boję się. Damy radę, dobra. I będzie piniata? Tak, mamy piniatę, czyli nam się udało, fajnie. O Jezu, remont to jeszcze kupę czasu będzie trwał, coś tak czuję. Nie tak hop. Dobra, moc zdobyliśmy. Teraz, o Jezus, jeszcze teraz tu musimy iść. Testy, czy my tutaj nie będziemy... Aha, jak zobaczę smoka, to zieloną mocą mam go zabić, tak? Czyli do skoku z góry, dobra. Ogarniemy. Mamy chyba... Aha, dobra, czyli my się po prostu tutaj teoretycznie wracamy. Tak, czy jesteśmy z tej strony. Dobra, spoko. Ubrełon. Ubrełon. Ktoś tam, ktoś donatuje chyba. Dzięki Nikola za donatika. Co to za gra? Masz napisane na dole. To jest Guacamele. Na PS4. Przyjdzie jeszcze raz, czy już się... Garną, chyba to najto garną się. To jest taka fajna platformóweczka. Jesteśmy luchadorem i ogarniamy całą resztę. I znowu przyszło? Aha, dobra, to chyba przyszedł double. Z powiadomieniami. Czy my z nim będziemy się bić? Jak grałeś, że pomyliłeś Lego z innym Lego? W jakim sensie Lego z innym Lego? A, to przepraszam, co to za... Przyszedł kolega do nas tutaj z jakimiś tymi... Jak się z nimi bije w ogóle?
wow, halo, 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 halo. Na to ja się nie zgadzałem, mój drogi panie. Ja cię nie macam, to ty mnie też nie macaj. Kurde, jeszcze... nie w tą stronę. Ja nie lubię, jak on mnie... czyli ja przed tym jego macankiem to tak średnio mogę w ogóle nawet co ogarnąć, tak? Kurde, zabił mnie. Jak ja mam go... Jak ja mam, moi drodzy, przed nim zrobić jakąkolwiek ucieczkę, skoro... dobra, czyli będziemy musieli przejść górą w takim razie. Dobra, czaję już. Tak go trzeba tutaj załatwiać, bo inaczej to niestety nie zadziała. No dobra, czekajcie tu. Może... Okej. Szkoda, że nie mam więcej mocy, w sensie staminy. Byłoby krótkie, prościej. Mielibyśmy możliwość robienia... dobra, tutaj zdorąbałem. No ej, przecież podskoczyłem! No, widzicie to? Jak mi przyparł do muru w ogóle, frajer. No, ej, ja się tak nie bawię z tobą, ziomek, wiesz? Tak się nie bawimy. Czy ci się... No... Przyparł mnie cholera do muru i myśli, że jest fajny. Dobra, ja chyba wiecie, co będę robić. Będziemy to ogarniać w ten sposób, że będziemy go... On się do nas... O, właśnie. Teraz robimy tak. Teraz zlecimy na niego. Teraz go wyrzucimy do góry. Robimy kombo. No tak. Tak. I oczywiście wstał w moim kombo, nie? Dobra, pokonany. Ja pierdzielę, kto to wymyślił? Main event dostaliśmy jakąś trofkę. Uła. Mi się właśnie bardzo... Ja właśnie cenię sobie Guacamele najbardziej chyba za grafikę, bo... grafika i tutaj oprawa muzyczna, klimat i tak dalej jest tak fajnie zachowana, jeżeli chodzi właśnie o... o właśnie Meksyk i tego typu sprawy, że jest naprawdę mega fajne. Leżysz, panie, leżysz. Dobra, tam na górze nic chyba nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, i lecimy w prawo. Leżymy. Czego wy tam lejecie? Znowu. A, w sensie, że leję u was. Okej, nie ogarnąłem, sorry. Co mamy tutaj? To jest jakaś ukryta lokacja? Ja mam jakieś beczułki z hajsem. Aha, dobra, i tutaj się co... Aha, czyli... A, moment, poczekajcie, wiecie co, jak już tutaj jesteśmy, to może spróbujmy... O, właśnie, widzicie? Dało radę. Ale tam, tutaj gdzieś ogólnie jeszcze coś było. Tam jakby trzeba było wejść, coś w tym stylu. Zając na pewno nie było symulatora kozy. Koza jest tutaj takim mentorem i tak dalej. To może stąd jest po prostu koza. Znaczy nie, chyba tylko na pewno dlatego. Dobra, to przeszliśmy bez problemu. Teoretycznie też chyba przejdziemy bez problemu. Nie mamy, na nasze szczęście czy nieszczęście, nie mamy tej zdolności, która zmienia nam jeszcze te. Wiecie co? No, jak to się nazywało? Wymiary, tak? Z jednego i do drugiego. Dobra. Tutaj widzę, będziemy musieli walczyć z tym ognistym typem chyba. I raczej nie chyba, tylko na pewno. Ja go totalnie nie pamiętam, jak się tutaj z nim cokolwiek ogarniało. Tak, dobra, pomożemy wam, wieśnioki. Daleko? Nie. Zając, tak się nie bawimy.
było. Patrzcie jaka kurde. No dobra, wejdźmy, co my tutaj mamy? Jakaś piwnicka. Piwnicka. Yeah. A to jest jakieś przejście na pustynię? Wait, what? Ale zaraz, zaraz, zaraz. To mnie jakoś tak dziwnie wywaliłem. Słuchajcie, czy ja dobrze idę, czy... Chyba powinniśmy iść chyba dalej, a nie do tej chałupy. Tak, ja jestem kozą w chińskim kalendarzu. Bee. Aha, bo my... No dobra, ale... Chyba właśnie spierdzieliłem. O Boże, spierdzieliłem to. Ja tu nie chcę przy... Nie. No i co mam teraz zrobić? Kurde, nie chcę tu być. No i mnie zabiją. No i nie mogę przejść przez tego kaktusa nawet. Ja pierdzielę. Ta, teraz rzuć prawidłowo. No właśnie będę musiał ją, znaczy zrobię quit i wejdziemy ponownie, bo kurde, musiałem oczywiście spierdzielić. O, dobra, i teraz wracamy, bo tam iść nie chcemy, musimy pokonać tego ziomeczka. Ogniowego. Powiedział pana nie, to nie był pan fantastyczny, jak się nazywał ten z Fantastycznej Czwórki, ten ognisty ziomek taki? No tak! Oczywiście musiałem rozwalić skrzynkę, ale jednocześnie musiałem wpaść do lawy, bo przecież to tak działa. Tak działa. A, ludzka pochodnia, faktycznie, no. No, ale ja też zdobyłem przed chwilą ludzką pochodnią i tak zdobyłem skrzynkę, że... Że nie zdobyłem. W ogóle wiecie co, mam takie dziwne wrażenie jakieś, że hitbox chyba ma jakieś większe opóźnienie, bo... Jakoś nigdy takiego opóźnienia na hitboxach nie było. Ej, no jak ja mam do niego... Ej, testy, dobrze... Dobrze szliśmy. Testy, myśliśmy dobrze, czyli my musimy go na pustyni ogarnąć, bo... Ojej, Jezus, bez sensu. Żebym ja mógł z nim walczyć, to musimy przejść pustynię? O nie, to tak się nie będziemy bawić. Wiecie co? To tu sobie zrobimy koniec materiału, bo to jest totalnie bez sensu. Kurde, myślałem, że to trochę inaczej nam pójdzie. No nic. A nie mogę, moi drodzy, zacząć, bo muszę ogarniać nagrywanka. Ej, bez sensu. Czyli zrobiliśmy w takim razie jeden cały teoretycznie rozdział, ale musimy jeszcze zrobić jeden rozdział, żeby dostać się do kolesia? No hello! No nic, nieważne. Dobra YouTube, także ja wam dziękuję za pierwszą część, druga będzie najprawdopodobniej jutro albo pojutrze, zobaczymy sobie jeszcze kiedy będzie live z Guacamele. Także YouTube, trzymajcie się, cześć, pa pa!